No tak, co będzie Ci potrzebne? Jak bardzo szybko mówię. Dzień dobry! Ja nazywam się Ania Kania i na tym kanale opowiadam o tym, jak uczyć się szybko i efektywnie. I dzisiaj zajmiemy się ukochanym moim tematem, czyli mapami myśli. Zapraszam! Jak widać, ja o efektywnej nauce lubię opowiadać w bardzo luźny i swobodny sposób. Nie jestem żadną nadętą nauczycielką z YouTube'a, Instagrama albo TikToka, bo ostatnio też tam działam. A dzisiaj chciałam opowiedzieć troszeczkę o tym, dlaczego mapy myśli są tak super genialne i sprawiają, że perfekcyjnie zapamiętujemy informacje. Chciałam opowiadać troszeczkę o tym, jak je tworzyć poprawnie, właśnie po to, żeby dobrze zapamiętywać. No i też opowiem, dlaczego wcale nie trzeba poświęcać na nie aż tyle czasu. To czekacie w tym filmiku. Dla mnie mapy myśli to nie jest tylko sposób notowania, bo faktycznie podczas zajęć może być trudno stworzyć fajną mapę myśli, ale dla mnie to jest sposób uczenia się. Czyli zamiast przepisywać notatki, zamiast wkuwać definicje, możemy z tego wszystkiego stworzyć mapę myśli. I one odzwierciedlają nasz naturalny sposób myślenia. Bo kiedy myślimy, nie myślimy tak liniowo, czytając jakąś kartkę, a raczej skaczemy ze skojarzenia na skojarzenie. I tak właśnie wyglądają mapy myśli. To zbiór informacji zgromadzony wokół jednego zagadnienia, między którymi możemy sobie swobodnie skakać i z większą łatwością po prostu odczytywać informacje z takiej mapy, z większą łatwością niż w porównaniu do tradycyjnych notatek. I wiele osób już od początku zraża się do map myśli, bo wydaje nam się, że one nie pasują do materiału, którego my się uczymy. I może i tak jest w przypadku matematyki, bo faktycznie to jest przedmiot, którego uczymy się raczej poprzez zrozumienie materiału, przez wielokrotne powtarzanie ćwiczenia, rozwiązywanie zadań. Ale wszystkie pozostałe nauki, które są związane z zapamiętywaniem, z tym, że stricte musimy zapamiętać jakieś informacje i to mogą być nauki humanistyczne i przyrodnicze i cokolwiek tylko Wam przyjdzie do głowy, gdzie faktycznie musicie zapamiętać jakąś informację, wkuć definicję, zrozumieć jakiś proces przyczynowo-skutkowy. Do takich rzeczy nadają się mapy myśli. Ja studiowałam filologię germańską i też stosowałam bardzo często mapy myśli z językoznawstwa, z kulturoznawstwa. Uczyłam się w ten sposób słówek, grupując je na poszczególnych mapach myśli. Uczyłam się teorii przekładu i właściwie na każdym przedmiocie potrafiłam zastosować mapy myśli. Dlatego, skoro już oglądasz ten film, to proszę Cię o odrobinę, a może nawet dużo cierpliwości do samego siebie, do samej siebie, do spróbowania tej metody, wysłuchania, jak poprawnie robić mapy myśli, bo może dotychczas robiłeś je z jakimiś niewielkimi błędami, które tak naprawdę rujnowały ich efekt, bo jest wiele takich mitów na ich temat, które są powielane niepotrzebnie, więc dzisiaj się z nimi rozprawimy. Zacznijmy od tego, co będzie Ci potrzebne. Na początek zwykła, czysta, biała kartka, bez żadnych linii, bez żadnych kratek. One niepotrzebnie rozpraszają uwagę. Czysta kartka. Ja lubię tworzyć mapy myśli na kartkach A4, bo robię ich bardzo dużo i to mi wystarcza, ale na początek można na przykład skleić sobie taśmą klejącą dwie kartki A4, bo zazwyczaj na początku wszyscy mamy tendencję do tego, żeby umieszczać na mapie myśli za dużo informacji, a to pozwoli nam je tam zmieścić bez wyrzutów sumienia. Oczywiście można skleić też więcej kartek, można kupić większe kartki dowolnie i przydadzą Ci się jeszcze 2-3 kolorowe flamastry, zakreślacze. Większa ilość kolorów w sumie nie jest potrzebna, bo to doprowadza tylko do zbędnego chaosu na kartce. Pierwszym krokiem jest zapisanie na środku kartki tematu naszej mapy myśli. Litery muszą być duże, ale nie wcale jakieś ogromne, żeby nam nie zajęły za dużo miejsca i żebyśmy mieli jeszcze przestrzeń na informacje. A potem rozpisujemy kolejne podtematy wokół tego głównego tematu. Są dwie taktyki robienia tego. Możesz rozpisywać najpierw jeden podtemat i szczegółowo wchodzić w kolejne informacje. I to jest mój ulubiony sposób, bo lubię skupić się na jednej rzeczy. A możesz rozpisać najpierw wszystkie podtematy wokół głównego tematu. To sprawi, że łatwiej będzie Ci rozporządzać przestrzenią na kartce, więc jak wolisz, wybierz swój sposób.
Kolejne podpunkty zapisujemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. To jest dla nas naturalny sposób czytania. Czytamy od lewej do prawej, dlatego tak najłatwiej i najlepiej jest rozmieszczać informacje na mapie myśli. Super trikiem jest numerowanie tych najważniejszych podtematów wokół głównego tematu, a to dlatego, że nasz mózg kocha wyliczenia i kocha śledzić listy. I to dlatego tak uwielbiamy czytać wszystkie teksty, które są wypunktowane. Jest to dla nas dużo przyjemniejsze, dużo łatwiejsze i jakieś takie zamknięte. I dlatego tak chętnie klikamy w 5 mitów na temat jogi, 10 sposobów na odchudzanie i tak dalej. Dlatego zrób ze swojej mapy myśli chwytliwy nagłówek i numeruj kolejne podtematy. Jeżeli w twojej mapie pojawią się cyfry arabskie, to najlepiej będzie numerować te podtematy za pomocą cyfr rzymskich, żeby za bardzo te cyfry się ze sobą nie mieszały. Kiedy mamy główny temat mapy myśli i jego podtematy, albo jeden podtemat, no to możemy zająć się rozgałęzianiem tej mapy myśli i umieszczaniem kolejnych informacji na mapie. Dobra informacja jest taka, że wcale nie musisz robić jakiejś jednej ogromnej mapy myśli, która po prostu, na której zawrzesz całą anatomię ludzką. Możesz zrobić dziesiątki, nawet setki, jeżeli tego potrzebujesz, mapy myśli z mniejszymi podtematami. I wtedy problem tego ściśnięcia informacji na mapie myśli znika. Więc jeżeli widzisz, że temat jest rozległy, to nie decyduj się na tworzenie jednej mapy, a stworzenie kilku. I to sprawi, że te mapy będą po prostu bardziej przejrzyste i łatwiej ci się będzie z nich uczyć. Kiedy zaczniesz tak pracować nad swoją mapą myśli, to oczywiście duże litery oznaczają, że coś jest ważne, albo po prostu trudne do zapamiętania i warto to na tej mapie wyróżnić. Jako, że ludzie są w większości wzrokowcami, a przynajmniej u większości to jest dominujący zmysł, którym się posługujemy na co dzień, no to bardzo ważne jest, żeby nasze mapy były wizualnie interesujące, a więc warto na nich używać kolorów, o tym już mówiłam wcześniej, 3 maksymalnie, ale także różnych rysunków. I tutaj ważna informacja, to nie muszą być wcale dzieła sztuki. Ważne tylko, żeby schematycznie oddać jakąś informację w prosty sposób i sprawdzić to, że dana informacja może w postaci tekstu zawierać 2 zdania, a w postaci rysunku jest czymś bardzo treściwym i prostym. Kolejna ważna informacja, chociaż wszystkie są tutaj ważne, żeby stworzyć dobrą mapę myśli, jest taka, że na mapach myśli używamy aktualnie strzałek. Kiedyś była taka taktyka, że pisało się na gałęziach albo na samych strzałkach, no ale teraz jednak doszliśmy do wniosku z czasem, że kiedy pokazujemy coś palcem albo strzałką, to patrzymy w miejsce, które ten palec czy strzałka pokazuje, a nie na samą strzałkę albo sam palec. Dlatego umieszczajcie informacje na mapach myśli za strzałkami, tak żeby one na te informacje wskazywały, a nie żebyście musieli patrzeć na strzałki. I strzałki warto pisać też neutralnym kolorem, czarnym albo niebieskim, nie tym, którego używacie do zapisywania informacji. To informacje mają się wyróżniać, a nie strzałki. Mówiłam o tym już, że najlepiej na mapie myśli używać 3 kolorów, ale teraz powiem, jak ich używać, bo taktyki są różne i oczywiście najlepiej metodą prób i błędów dochodzić do swojego sposobu, do tego, który najbardziej odpowiada tobie i materiałowi, którego się uczysz. Można stosować kolory w taki sposób, że jedną gałąź na mapie myśli malujemy całą jednym kolorem, a można też stopniować ważność informacji kolorami. Czyli wybieramy sobie na mapie myśli, że na przykład fioletowy to są najważniejsze informacje, zielony trochę mniej ważne, czerwony to są przykłady i zawsze trzymamy się tego schematu. Tak jak mówię, wybór należy do ciebie, ale warto popróbować różnych sposobów i przekonać się o tym, co jest najciekawsze, najskuteczniejsze. Teraz informacja, której wszyscy się obawiają i z jej powodu wiele osób zniechęca się do map myśli. Mianowicie informacje na mapach powinny być krótkie i zwięzłe. I to jest chyba największa taka psychiczna przeszkoda w tworzeniu map myśli, bo wydaje nam się, że jeżeli skrócimy te informacje, które są w tekście, to coś stracimy, to o czymś zapomnimy i nie będziemy tego wiedzieć na teście.
A takie mądre przetwarzanie informacji, tekstu z zawartą wiedzą w środku na mapę myśli jest już sposobem uczenia się, bo mózg musi ten tekst przetworzyć, przemyśleć, wyciągnąć z niego esencję, zrozumieć go i dopiero wtedy zaprojektować mapę myśli. To jest właśnie ta cała magia map myśli. To, że my musimy zrozumieć tekst, daną wiedzę, daną informację, żeby stworzyć z niej mapę myśli. I to właśnie sprawia, że tak fenomenalnie się z nich uczy, czy uczy się już tworząc je właściwie. Z tego powodu na mapie myśli warto używać skrótów, tych powszechnie używanych, ale też tworzyć własne skróty, czy to takie literowe, czy to obrazkowe, żeby tę mapę w miarę możliwości jak najbardziej właśnie skrócić. Oczywiście przy tworzeniu mapy myśli obowiązują wszystkie zasady efektywnej nauki, czyli posługujemy się żartem, absurdem, wulgaryzmami, wszystkim, co jest nietypowe i ciekawe dla naszego umysłu. Możecie też używać mowy potocznej, dialektu, żargonu konkretnego, tak żeby to po prostu było interesujące. To wszystko wciąż tutaj obowiązuje. I dlatego tak ważne jest, żeby nie przepisywać tekstu z książki, z notatek, tylko właśnie przetwarzać tę wiedzę na własny język potoczny, na własny sposób myślenia i projektować to na mapie myśli. I do tego właśnie mogą się przydać gwara, dialekt, żargon, cokolwiek. Często słyszę od moich kursantów, że zniechęcają się do tworzenia map myśli, bo one nie wychodzą im idealne, perfekcyjne, piękne jak ze Instagrama. A to jest jeden z większych błędów, jeżeli chodzi o tworzenie map myśli. Właśnie staranie się odpicować swoją mapę myśli i pielęgnowanie jej wyglądu i każdego detalu, bo właśnie na tym traci się najwięcej czasu i wtedy często narzeka się na to, że mapy myśli wymagają tak dużo czasu, a one wcale nie wymagają takich idealnych rysunków i nie jest ważne to, żeby były super estetyczne dla wszystkich, ważne jest, żeby były czytelne dla Ciebie. Wystarczą naprawdę bardzo schematyczne rysunki w stylu przedszkolaka, żeby taka mapa myśli była skuteczna. To jej skuteczność jest najważniejsza. One nie idą do żadnego muzeum, nie idą na wystawę, nie idą na Pinterest. I najważniejsze jest to, żeby właśnie były skuteczne, żeby dobrze się z nich uczyło i spełniały swoje zadanie, jakim jest sprawić, żebyś się szybciej i efektywniej uczyła, uczył. Regularne tworzenie map myśli to jest najlepszy sposób na to, żeby sprawdzić to, jak one tak naprawdę na nas działają. I nie poddawajcie się przy pierwszej mapie myśli, przy której uznacie, że chyba mi nie wyszła, chyba za wiele z niej nie zapamiętam, bo jest jakaś taka nieprzejrzysta, chaotyczna. Próbujcie dalej, poprawiajcie te mapy myśli i z czasem zobaczycie, że dają one coraz lepsze efekty i coraz przyjemniej Wam się z nimi uczy, bo to jest naprawdę bardzo wciągający sposób uczenia się i nie wiemy, kiedy ten czas mija, a mija na zabawie, a to jest najważniejsze dla mnie, przynajmniej w nauce i w tym uprzyjemnianiu Wam nauki, żebyście się nią dobrze bawili. Dlatego ostatnim moim słowem, jeżeli chodzi o tworzenie map myśli, jest to, żeby dobrze uczyć się z map myśli, to trzeba je regularnie tworzyć. Ja próbowałam pierwszych map myśli w liceum i wtedy właśnie się do nich zniechęciłam, bo uznałam, że one totalnie nie nadają się do tego, czego ja się uczę, a uczyłam się języka polskiego z nimi i mapy myśli są super do języka polskiego, ale ja po prostu miałam wtedy jeszcze takie przekonanie, że muszę całe zdania przepisywać z podręcznika w mapę myśli. Bałam się skracać, bałam się, że stracę jakieś ważne informacje. Nie rozumiałam tego, że muszę przetworzyć tą wiedzę z podręcznika na własny język, na własny sposób myślenia i w ten sposób ją zapamiętać. Wydawało mi się, że właśnie ja muszę ten podręcznik wykuć słowo w słowo, żeby zdać. No i wtedy doraziłam się do map myśli i spróbowałam ich znowu na pierwszym roku i zaczęłam od wystąpienia. Nauczyłam się mapy myśli na prezentację, stworzyłam sobie właśnie na jej podstawie całą moją wypowiedź i podczas tej prezentacji zaglądałam tylko do mapy myśli na kolejne punkty i dostałam z tej prezentacji piątkę i byłam z tego
bardzo zadowolona oczywiście i zaskoczona, że tak dobrze mi poszło, bo jednak nie umieściłam wszystkich informacji, które chciałam powiedzieć na tej mapie, ale one i tak mi się przypominały. Tak się tym zachwyciłam, że poszłam dalej i uczyłam się na kolokwia i na egzaminy z map myśli. I oczywiście na początku robiłam to dość nieśmiało i wy też tak pewnie będziecie robić, że jednak za dużo tych informacji wpychałam na mapę myśli, ale uznałam, że w takim razie, skoro wpycham za dużo informacji na mapę, no to ja stworzę więcej tych map, żeby one były w miarę przejrzyste i żeby mi się dobrze z nich uczyło. I to działało. I z czasem, z każdą kolejną mapą byłam coraz bardziej odważna i pewna swoich umiejętności i tego, że nie muszę każdego słowa umieścić na tej mapie, żebym zrozumiała, o co mi chodzi i że kiedy będę pisać jakiś egzamin, to ta mapa odtworzy mi się przed oczami. Też często mówicie mi, że tak u was to działa, że piszecie sprawdzian, egzamin, kolokwium i widzicie te mapy przed oczami i po prostu jak strzała wypisujecie wszystko z pamięci. I to jest magiczne i niesamowite w mapach myśli i uwielbiam je za to. Dlatego mega was zachęcam do ich tworzenia. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do map myśli, no to umieśćcie je w komentarzach, bo ja jeszcze planuję film o mitach dotyczących map myśli i też gdzieś tam po drodze będę mogła odpowiedzieć na pewno na wasze wątpliwości i zapytanka. Na pewno też jeszcze na Instagramie się ten temat wypowiem, na TikToku, bo widzę, że jest potrzeba, że bardzo wam tego brakuje. Jeśli planujesz teraz po zobaczeniu tego filmiku iść się uczyć, to zapraszam Cię do uczenia się ze mną, bo ja stworzyłam Study With Me, więc możemy teraz efektywnie razem się pouczyć. A jeśli chciałbyś jeszcze czegoś się dowiedzieć o efektywnej nauce, lub chciałabyś, muszę o tym pamiętać, to zapraszam Cię na mój kanał, do innych filmów o tej tematyce. Subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby regularnie dostawać powiadomienia o filmach, o tym, jak się szybko i efektywnie uczyć, bo to będzie z każdym tygodniem ulepszać Twoją naukę i sprawiać, że będziesz mieć więcej czasu dla siebie, na swoje pasje i że będziesz mieć lepsze wyniki w nauce. Widzimy się za tydzień. Trzymaj się cieplutko. Pamiętaj, że masz przepiękny mózg. Pamiętaj, że mój Instagram to ania.kania i obserwuj mnie tam. I do zobaczenia. Pa, pa. Mua. Ja oczywiście źle pokazałam, gdzie się wyświetli film, ale okej. Dobrze, 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 super, super. Powiedziałam wszystko. Pięknie, Kania. Jak ty mądrze prawisz. Idziemy spać, Miciu.